Raz, dwa, trzy. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać na początkowym, pierwszym części naszego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest uczczenie błogosławionego ojca Richarda Henkesa, który zginął w czasie dyktatury hitlerowskiej podczas II wojny światowej. Proszę Państwa, chciałbym wszystkich serdecznie powitać, wszystkich serdecznie, krótko. Przede wszystkim ekscelencje księży biskupów, którzy tak licznie stawili się, co jest dla nas wielkim zaszczytem. Proszę Państwa, chciałbym przywitać gości z zagranicy, z Polski, osoby duchowne, siostry zakonne, oficerów, żołnierzy Wojska Polskiego, innych służb mundurowych. Proszę Państwa, przedstawicieli różnych szczebli samorządu terytorialnego, prezydentów, starostów, wójtów, radnych różnych szczebli, miłośników historii i parafian, tutejszej parafii. Dzięki księdzu proboszczowi tutaj się spotykamy. On nam udostępnił tutaj to miejsce, które jest idealne właśnie do takiej konferencji naukowej, przeprowadzenia takiej konferencji naukowej. Proszę Państwa, będziemy mówić o ojcu Richardzie Henkesie. Proszę Państwa, w XX wieku, tak króciutko nawiązując do tej uroczystości i do tego czasu, w XX wieku się wydawało, że po I wojnie światowej już nigdy nie będzie żadnej wojny. Zginęło dziesiątki milionów ludzi i wszyscy publicyści mówili, że to już jest niemożliwe, że kiedykolwiek jakaś wojna wybuchnie. Tylko, proszę Państwa, ludzie się zastanawiali, dlaczego ta wojna w ogóle wybuchła, jakie ona miała skutki i nie znajdywali odpowiedzi na to, dlaczego ta wojna była taka straszliwa. Tylko dwie takie ideologie, które powstały wcześniej, dawały prostą, nieskomplikowaną, ale kompletnie fałszywą odpowiedź na to. Komunizm i faszyzm. Proszę Państwa, John Lenczewski, doradca prezydenta Ronalda Reagana do spraw wschodnich, powiedział, że w XX wieku ze względu na działalność komunistów i faszystów zginęło więcej ludzi niż we wszystkich dotychczasowych wojnach ludzkości, czyli od, powiedzmy, kamienia łupanego. W związku z tym, a tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o działalność komunistów, to są oni sprawcami o wiele większych zbrodni niż faszyści. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że komunizm i faszyzm to jest to samo źródło. To jest to samo źródło lewicowe. Znaczy w Wikipedii troszeczkę inaczej to jest, ale ja się kompletnie nie zgadzam z Wikipedią. Proszę Państwa, sam Adolf Hitler pisał w Mein Kampf, jak on wiele od Marksa się nauczył, z tych pism Marksa, i Mein Kampf to jest w zasadzie 70% powtórzenie teorii Marksa. W związku z tym to były dwie najbardziej mordercze ideologie XX wieku. Co jest w ogóle straszne, myśmy się nic z tego nie nauczyli. Dalej jest zagrożenie. Dalej świat w XX wieku, ludzie polecieli w kosmos, ludzie leczą prawie wszystkie choroby. A jeżeli chodzi o, powiedzmy, polityczne stosunki na świecie, dalej istnieje zagrożenie wojny z bronią nuklearną. W związku z tym cały czas musimy podkreślać, że świat nie jest taki prosty, jak to te dwie ideologie sobie tak wymyśliły i tak nam przedstawiają, że świat bez Boga może się dobrze rozwijać. No, my wszyscy akurat wiemy, że tak nie jest. Nie jest to możliwe. Proszę Państwa, my wspominamy ojca Richarda Henkesa. Kościół katolicki może się poszczycić wieloma takimi osobami, które twardo stawały w prawdzie i nie zgadzały się z ideologią faszystowską i z działalnością faszystów, szczególnie nazistów w Niemczech. Można to wymienić błogosławionego Maksymiliana Kolbe, pochodzącego z Tworkowa, niedaleko Raciborza, błogosławionego Emila Schramka. Proszę Państwa, papież w latach 90., jak się nie mylę,
również zwracał się nasz papież Jan Paweł II, powołał 108 błogosławionych męczenników. Oni zostali błogosławionymi. Proszę Państwa, nawet pallotyni mają swojego błogosławionego Józefa Stanka, który był w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem jednego z oddziałów, służył rannym, umierającym aż do końca. Niemcy go złapali, wzięli do niewoli i powiesili na stule. Takich jest bardzo dużo. 17 pewno księża, biskupi, ekscelencje wiedzą, że 17 października będzie w Katowicach wielka uroczystość. Ksiądz Jan Macha będzie ogłoszony błogosławionym. Ten ksiądz, który w Katowicach został w roku 43 bodaj zgilotynowany. W związku z tym takich postaci jest bardzo dużo. Natomiast w czasach dzisiejszych, no nie chcę to nazywać zbyt może ostro, ale w powszechnego nihilizmu, w czasach, gdzie wartości zastępowane są pseudowartościami, o takich osobach trzeba mówić, trzeba to sobie przypominać. Jest to po prostu rzeczą konieczną, szczególnie młodemu pokoleniu. Ja więcej już nie będę na ten temat mówił. Proszę Państwa, podczas dzisiejszej konferencji wysłuchamy czterech wykładów. Najpierw będziemy mieli przyjemność wysłuchać księdza biskupa, profesora, doktora habilitowanego Jana Kopca z wykładem Katolicyzm w okresie dyktatury nazistowskiej. Następnie głos zabierze ksiądz dr Przemysław Krakowczyk z referatem Historia procesu beatyfikacyjnego błogosławionego Ryszarda Henkesa. Po księdzu doktorze wystąpi dr Renata Sput z wykładem ksiądz Richard Henkes wobec hitlerowskiej maszyny zagłady i doktryny religijnej nazizmu. Następnie wystąpi mecenas Paweł Newerla z wykładem Więzienie w Raciborzu jako miejsce przetrzymywania błogosławionego księdza Ryszarda Henkesa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni zgromadzeni, jestem święcie przekonany, że dzisiaj wiele razy będą podejmowane różne wątki związane z osobą błogosławionego ojca, a równocześnie będą odniesienia do sytuacji, w której przyszło mu żyć. Dlatego chciałbym tylko wprowadzające uwagi tutaj zawrzeć, ponieważ zwłaszcza w takich bardzo podniosłych momentach uwagę zwracamy tylko na jeden jakiś tam ważny fakt, czy na jedną postać, czy na jedno wydarzenie. Tymczasem to wszystko, co się działo także z ojcem Henkesem, to jest przecież zawsze efekt jakiegoś procesu. W historii, w życiu wspólnot ludzkich nie ma takich wydarzeń jak z Zeusem, którego Hefajstos, gdy go głowa bolała, musiał głowę mu otworzyć i wyskoczyła Atena i zmieniła oblicze wtedy Olimpu. Tylko wszystko dzieje się na zasadzie dojrzewania pewnych procesów dziejowych. I dlatego też moja uwaga będzie bardziej na to skierowana, żeby tylko wejść, proszę szanownych słuchaczy, w ten moment, który powinien nam dać chociażby część odpowiedzi na to dramatyczne i pełne tragedii pytanie, dlaczego tak musiało się stać? Dlaczego jesteśmy, i to w XX wieku, świadkami takiego zupełnego niekiedy skarłowacenia się ludzkiej natury? Tym bardziej, że właściwie te 12 lat dyktatury nazistowskiej w Niemczech, 1933-45, to jest właściwie cała epoka. Dlatego też o niej napisano już bardzo wiele. Wielu uczonych od tamtego czasu zastanawia się nad genezą, nad sensem, nad różnego rodzaju kwestiami z tym związanymi. Stąd każdy zabierający się za taki temat, który dotyka owego czasu w państwie niemieckim, a równocześnie potem z wszystkimi konsekwencjami, musi zmierzyć się z niezwykłą ilością
wniosków, do których już uczeni dotarli, nie licząc publicystów, nie licząc wszystkich upowszechniających tamtą wiedzę. Ale przenieśmy się do tego, co jest jakby genezą, o czym wspomniał tutaj szanowny pan, wprowadzając nas w dzisiejszą tutaj sesję. Listopad 1918 i koniec pierwszej wojny. Spraw bardzo wiele dramatycznych. Wiemy, ile nieszczęść, ile tragedii, ale także ile tych konsekwencji, jakie wojna wywołała, zwłaszcza w życiu poszczególnych wspólnot. Europa po pierwszej wojnie na pewno przeżywała, nie ma co ukrywać, swoistą traumę, zwłaszcza w tych wymiarach, które mówiły o ruinie dotychczasowego porządku. Może te narody, które się wybiły wtedy na niepodległość, patrzały trochę inaczej. Ale co było wtedy, dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale co wtedy było wydarzeniem bezprecedensowym, upadły takie potęgi jak Cesarstwo Habsburskie Austriackie, jak Cesarstwo Niemieckie II Rzesza. No, wiadoma rzecz, upadło potężne państwo carów rosyjskich. Ale umocniły się Włochy, które mają dopiero za sobą niecałe 50 lat swojego zjednoczonego bytu. Gdybyśmy na to spojrzeli, to zasługiwałoby to na pewne dalsze pogłębienie, ale trzeba przyznać, że Europa po 18 roku, zwłaszcza przez pryzmat potem Traktatu Wersalskiego, zmieniła się zupełnie. Z nadziejami, jedni oczywiście opłakiwali ruiny, ale drudzy z nadziejami wyrastali. Przecież powstały nowe państwa, nie tylko Polska, ale to przecież wiemy, państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, do samodzielności aspirowała Białoruś, Ukraina. Wiemy, że się na Bałkanach po władztwie Habsburgów ukonstytuowały nowe państwa, jak Jugosławia, jak bardzo zmieniona Rumunia, Bułgaria. Bliżej nas często Czechosłowacja, Węgry, które kiedyś współgrały z Wiedniem, teraz zostają tylko jednym państwem. Mówię o tym, proszę państwa, żeby sobie uświadomić, że taki bilans musiał wywołać określone reakcje. Musiał zacząć myśleć o tym też, stawiając sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Oczywiście nikt nie powie, że głupota ludzka i zaborczość niektórych władców, którzy wywołali wojnę, aby powiększyć albo swoje terytorium, albo gospodarczo wyjść jeszcze bardziej naprzeciw. Coś w tym było, ale ważniejsze jest, że dla życia społeczności było to niezwykłym, jakimś takim mocnym faktem. Przyjrzyjmy się głównemu bohaterowi, czyli państwu niemieckiemu, które wyjątkowo wyszło obolałe z tamtego trudnego czasu. Pozostawiamy na boku wszystkie opinie, oceny cesarstwa niemieckiego, które wywołało wojnę razem z Habsburgami. Pozostawmy wszystko to, co dotyczy samej wojny. Spójrzmy na ducha narodu, który nagle po przecież wspaniałym rozwoju, wydawałoby się, cesarstwa niemieckiego, które powstało jako zjednoczone wielkie państwo w 1870-71 roku na fali zaciętej rywalizacji między Habsburgami i Francją. Państwo, które stało się niezwykle wielkim, nowym podmiotem polityki europejskiej, ale nie tylko. Bo to państwo z Berlinem, stolicą, to przecież potężny także jest uczestnik wielkiej polityki od Stanów Zjednoczonych do Japonii. To było państwo, które bardzo szybko skonsolidowało się, wiemy, pod chociażby kanclerzem Bismarckiem, wiemy już wtedy o całym procesie umysłowym, społecznym, który znamy jako Kulturkampf, który wprawdzie zakończył się w miarę klęską, chociaż dość spokojną, ale jednak pokazał, że jest to naród, jest to państwo, które będzie zmierzało do stworzenia wyjątkowo jakby nowoczesnego, jak na tamte miary, społeczeństwa i
państwa. Nagle to państwo upadło. Upadła monarchia, powstała republika, więc zmienił się ustrój. Wtedy jeszcze dosyć mocno było to czymś zaskakującym. Bolesne było także terytorialne okrojenie Wielkiego Cesarstwa Niemieckiego. Przecież w sumie, nie wchodząc w szczegóły, Niemcy utraciły na skutek pierwszej wojny 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, co jest bardzo potężnym takim materiałem do bogactwa, do siły, do takiego potencjału z ludnością około 7 300 tysięcy obywateli. Dodatkowym upokorzeniem, co dla państwa niemieckiego formowanego w takim pruskim kształcie było czymś wiodącym, priorytetowym, była decyzja konferencji wersalskiej o demilitaryzacji Niemiec. To wszystko oczywiście zasługiwałoby na szersze omówienie. W każdym bądź razie trzeba pamiętać, że dla społeczeństwa niemieckiego, i to nie tylko tego agresywnego, tego zmierzającego do różnego rodzaju złych działań, to był powód do wytworzenia się swoistego kompleksu. I ten kompleks Wersalu ożywił w całym narodzie niemieckim niezwykłą frustrację. Czyli to była kwestia, którą jakby z siebie wyrzucano. Uczucie nieakceptowania tego nowego porządku towarzyszyło całemu społeczeństwu. I chociaż nie wszyscy byliby za tym, by nową wojnę wywołać, by nowe rozstrzygnięcia próbować na polach bitew rozstrzygać, to jednak było to ogólnie biorąc takim motorem, które musiało znaleźć swoje jakieś inne układy, inne odniesienia, inne także podejmowane decyzje. Do tego oczywiście nie trzeba wielkiej wyobraźni, by sobie wejść, że zubożenie, trudności gospodarcze, powojenny, dość mimo wszystko nadwyrężony cały potencjał ekonomiczny, społeczny, także z punktu widzenia wewnętrznego spokoju. Wiemy, jak przecież zaraz zyskiwały na sile, na oddziaływaniu wszystkie lewicowe ruchy, gdzie prawie że rewolucja w duchu bolszewickim, prawie że u wrót stała. Więc to wszystko było takim układem, że trzeba było zacząć odbudowę od utraconej tej mocarstwowej pozycji Niemiec, ale nie posiadano gotowego jakiegoś scenariusza, co będzie można zrobić. I mówiąc takim troszkę dziennikarskim językiem, trzeba pamiętać, że ten proces, to zapotrzebowanie, ten kompleks Wersalu zagospodarowała taka ideologia, którą znamy jako ten narodowy socjalizm, który potrafił wykorzystać bardzo dobrze ten psychologiczny punkt dla rozładowania tego wszystkiego, co mogło bardzo mocno przytłumić dotychczasowe, powiedzmy szczerze, dość dobre samopoczucie, jakie ten naród przed pierwszą wojną posiadał. I wiemy dzisiaj, dzięki przede wszystkim uczonym i wszystkim tym wysiłkom badawczym, że po zaraz zakończeniu pierwszej wojny Niemcy stanęły przed bardzo trudnym zadaniem odbudowy państwa. Jeszcze może nie mocarstwa, ale przynajmniej odbudowy państwa, w którym będzie można znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. To znamy przede wszystkim pod takim tytułem bardzo roboczym tak zwanej Republiki Weimarskiej od pierwszej stolicy, jaką w Weimarze zaraz zadecydowano i rozpoczęto jakieś tam prace. Ten okres trwał zaledwie 15 lat. Dzisiaj to widzimy z perspektywy czasu i łatwiej nam wypowiadać określone oceny czy jakiekolwiek wnioski wyciągać. Ale wiemy z góry, że był to czas wyjątkowo dramatycznych napięć, z których nie wynikały absolutnie jakieś do końca trwałe, dojrzałe już decyzje. Stąd też trzeba przyznać,
że kiedy wieczorem 30 stycznia 1933 roku, czyli w momencie nominacji Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy, nikt nie wątpił, że Republika Weimarska dożyła swoich dni. Ale z jednej strony doświadczenia smutne, z drugiej strony trzeba o przyszłość kraju zadbać. W tym momencie, co może nas dziwić, euforia zauważona była szczególnie wśród zwolenników tych właśnie bardzo takich nacjonalistycznych, ale w kierunku lewicowych, socjalistycznych teorii, które wydawały się być lekarstwem w tamtym momencie na wszystkie owe kompleksy, jakie naród niemiecki przeżywał. Oczywiście nie wygasły wszystkie te grupy, które przecież wyrastały z doświadczeń i to wiekowych na gruncie Starej Rzeszy, na gruncie parlamentarnych tradycji, które przynajmniej od XVIII wieku się powoli rozwijały. Trzeba przyznać, że wielka niewiadoma towarzyszyła tamtym wtedy decyzjom. My dzisiaj też, patrząc na późniejsze wydarzenia, uważamy, że w osobie Adolfa Hitlera wszyscy już widzieli zbawiciela, przynajmniej Niemiec, jeżeli nie szerszego terytorium, ale wcale tak nie było. Przecież ustępujący kanclerz Franz von Papen do znajomego swojego zaraz po tej dość zaskakującej dla większości wtedy działaczy mówił bardzo ciekawie: czegoż pan chce, mając do nas pretensje? Ja mam zaufanie Hindenburga, czyli prezydenta staruszka już Rzeszy. W ciągu 2 miesięcy tak przyciśniemy Hitlera, że zacznie skamlać o litość. I to nie jest tylko i wyłącznie na użytek jakiegoś literackiego utworu. To jest odbicie pewnego stanu umysłów i obserwacji, jakie w styczniu 1933 roku widziano na terenie Niemiec. I ciekawe, paradoksalnie, mimo takiego układu wszyscy nie byli do końca przekonani, że NSDAP, czyli partia Adolfa Hitlera, będzie mogła tak podnieść siebie, ale i także skonsolidować na gruncie oczywiście pewnych dyktatorskich zasad tego wszystkiego, co będzie niezbędne dla, znowu powtarzam to już po raz któryś, dla przełamania tego kompleksu Wersalu. I to hasło, że trzeba budować nowy świat i trzeba ten właśnie dyktat bardzo krzywdzący Wersalu przełamać. Stąd też i pamiętać trzeba, że Hitler będzie budował bardzo misternie. Uczeni dzisiaj, badając także i osobowość Hitlera, są zdania, że wielkim politykiem Hitler na pewno nie był, ale był świetnym ideologiem. I to o skłonnościach, które miały go wypromować i wyprowadzić do stworzenia zupełnie jakościowo nowego społeczeństwa. To oczywiście, znowu zastrzegam się, to nam dzisiaj łatwo tak powiedzieć, ale dla społeczeństwa ówczesnego w 1933 roku takie jeszcze to oczywiste nie było. Nawet samo hasło, że trzeba oczyścić społeczeństwo i to w wymiarze nawet światowym, że panowanie rasy aryjskiej nad światem musi zostać potwierdzone i zrealizowane. Wobec tego jedynym takim elementem budującym ten nowy świat będzie właśnie Partia Narodowych Socjalistów, do których wszystkich ewentualnie będziemy zapraszać. Wizja Hitlera z takiego rewolucyjnego odniesienia miała także bardzo ważne takie przesłanie, że właściwie trzeba pousuwać wszystko to, co sprzeciwia się ujednoliceniu państwa, czyli wszystkich baronów, książąt, królów. Trzeba stworzyć państwo i tutaj w tym wypadku cała koncepcja jest bardzo bliska i socjalizmowi, i komunizmowi, i wzorom także branym z państwa radzieckiego. Ukuło się nawet takie bardzo robocze powiedzenie, że cała polityka, jaką Hitler wyprowadził, to jest
dążenie do takiego zgleichszaltowania, czyli do wyrównania wszystkiego. I każdy, kto się z tego jakoś wyłamywał, był skazany od razu, z góry, bez jakiegokolwiek głębszego zastanowienia z egzystencji i z całego, powiedzmy sobie, systemu, który był. Najkrócej mówiąc, Hitler zabrał się do roboty bardzo szybko, pamiętając, że nominacja była 30 stycznia 1933, ale jeszcze trzeba było powtórzyć wybory do Reichstagu, który wyznaczono na 5 marca. Już jeszcze przed ten tydzień, 27 lutego, pożar Reichstagu był nie tylko takim wydarzeniem, że straż pożarna przyjechała i trzeba było ogień ugasić, tylko że był to sygnał bardzo wyraźny. Parlament, system parlamentarny przeżył się i to jest jakby obraz tego, co będzie. Znowu zastrzegam się, to my dzisiaj tak to wszystko widzimy. Ale po pożarze Reichstagu zostało wydane rozporządzenie o ochronie narodu i państwa, które zawieszało wszystkie podstawowe prawa obywatelskie w postaci Konstytucji Weimarskiej i wprowadzono stan wyjątkowy. To wszystko jest bardzo daleko idące, tylko powiem, że 23 marca Hitler przeprowadził przyznanie mu prawo o nadzwyczajnych pełnomocnictwach. Ermächtigungsgesetz, który stanie się takim terminem, terminus technicus dla całej dalszej pracy, która, powiedzmy sobie, potem będzie. Ale powiedzmy uczciwie, nie chciałbym tutaj dalej, chociaż temat, myślę, jest bardzo interesujący. Trzeba pamiętać o tym, że trzeba było bardzo mocno ułożyć teraz wszystkie dalsze kwestie. Najpierw wszystkie partie polikwidowano, łącznie z dużą partią Centrum, i to już 5 lipca 1933 roku. Partia, która powstała w połowie XIX wieku, partia, która w państwie pruskim miała niezwykłe znaczenie dla nie tylko podniesienia praw ludzi katolików, ale także w ogóle dla strzeżenia parlamentarnego sposobu rządzenia takim mocno nacjonalistycznym i takim zmilitaryzowanym państwem, jakim były Prusy. To wszystko spowodowało, że trzeba było dalej w ten sposób iść i Hitler tutaj w tym wypadku okazał się być wyjątkowo konsekwentnym. I Niemcy także odczuwały to jako państwo, jako społeczeństwo, także pod względem wyznaniowym. Kościół katolicki, jak wiemy, w Niemczech wyszedł z wszystkich kłopotów swoich poprzednich, jakby nie było, dosyć zintegrowany i w pewnym sensie zwycięski. I to nie tylko w sensie pokonania Kulturkampfu, który też już był prawie śmiertelnym zagrożeniem w latach 70., 80. wieku XIX, ale Kościół, który wyszedł także obronną ręką z wszystkich tych zawirowań, jakie były udziałem wojny, a także i zaraz tego powojennego porządku. Tu wiemy, utrata tylu terytoriów spowodowała także dosyć daleko idące zmiany w strukturze kościoła w państwie niemieckim. Znamy chociażby nasz plebiscyt na Górnym Śląsku, znamy wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w dawnym zaborze pruskim, a więc w Wielkopolsce, przeciwko czemu Kościół niemiecki był troszeczkę także oporny, by je wszystkie uznać. Znowu, tylko taką zajawkę daję Państwu, żeby zrozumieć, że wcale to nie była kwestia taka, którą można było uznać bardzo szybko. Bardzo też szybko Hitler zrozumiał, że Kościół, jeżeli nie da się go od razu zlikwidować, chociaż miał od samego początku gotową teorię, że każdego wroga trzeba usuwać i to aż do fizycznego zlikwidowania. I takiego porządku, prawdę mówiąc, by się nikt nie spodziewał. Ale dopóki można zachowywać pewne pozory, to na pewno trzeba zdecydowanie oddziaływać. Z jednej strony
jakby pokazując, proszę bardzo, będziecie działali, pozwalamy wam na działanie w państwie, ale ani jednego słowa przeciwko naszemu porządkowi. Tym bardziej, i znowu tutaj tylko się podpieram krótkim jakimś stwierdzeniem, przecież cały sztab ideologów pracował od Alfreda Rosenberga na czele, żeby wykazać, że chrześcijaństwo jest niczym, że jest to tylko i wyłącznie zbiór określonych mitów, które wymyślono, i najgorsze to, tak ówczesna, mocna, ideologiczna partia mówiła, że to jeszcze wyszło z narodu semickiego, który nie zasługuje na to, żeby żyć. My to dzisiaj słuchamy oczywiście z ogromnym przerażeniem, ale powiedzmy sobie, to formowało niestety także ten klimat wokół Kościoła i trzeba uczciwie przyznać, że wszystko było niezwykle trudne. I z jednej strony Kościół zmierzał do tego, żeby jednak przynajmniej cząstkę jakiejś pomocy, jakiegoś prawa uzyskać. I to przez podpisanie konkordatu ze Stolicą Apostolską. I wiemy, jak krytykowany jest dzisiaj ten konkordat. Przeprowadzał go nuncjusz Pacelli, który potem był sekretarzem stanu Piusa XI. I wszyscy wiemy dzisiaj, że władza hitlerowska ani przez moment nie myślała o tym, by respektować ustalenia konkordatu. Ale z jednej strony wobec opinii światowej, a nawet we własnym państwie, konkordat miał być wyrazem, proszę bardzo, naszej dobrej woli. Z drugiej strony Stolica Apostolska liczyła na to, że będzie można chociażby troszeczkę na czym się oprzeć. Znamy to także i chociażby z naszej polskiej historii w okresie totalitaryzmu komunistycznego. Myślę, że ten kierunek oczywiście uważany był wtedy za jedynie możliwy do zrealizowania, ale też od samego początku, zaraz na drugi dzień po podpisaniu konkordatu, państwo hitlerowskie łamało wszystkie możliwe przepisy. Najkrócej mówiąc, zaczęło się od zlikwidowania wszystkich organizacji katolickich w państwie, od młodzieżowych, od ministranckich jako organizacji, aż po wszystkie wielkie inicjatywy, także i partii, także i różnego rodzaju struktur. Wiemy też, że od razu bardzo mocno to prawo o tym, że nieprawomyślne teorie nie mają prawa być wygłaszane w państwie. I to jest chyba to, co tutaj zabrzmi dzisiaj jeszcze nie raz, że każde, nawet jedno słowo, które wypowiadał ksiądz na ambonie, nawet dość w zakamuflowany sposób, ale z którego mogli słuchacze wyciągnąć, że państwo narodowo-socjalistyczne nie jest takie, powiedzmy, które można popierać, wiemy, to groziło najpierw obozem, a bardzo często też śmiercią. I to Niemcy dzisiaj zbierają te dokumenty i trzeba przyznać, że dokonano już bardzo wiele. I okazuje się, że wprawdzie wiemy o tym, że nie brakowało duchownych, którzy popierali tę budowę silnych Niemiec, które będą przekreślały kompleks Wersalu, ale większość była zdystansowana bardzo mocno i zdecydowana nawet na to, żeby odpowiednio reagować. I wiemy, że kardynał Bertram jako przewodniczący konferencji episkopatu próbował ciągle to łagodzić, ciągle jakoś znajdywać taki sposób, że nie będziemy, przecież my jako katolicy, jako chrześcijanie nawoływali do wojny. My musimy szukać jakiegoś sposobu uciszenia i znalezienia chociażby najdrobniejszej płaszczyzny do rozmów, do wspólnego spotkania. Dzisiaj widzimy, to było dość naiwne podejście, ale mimo wszystko taka wtedy była historia. A z drugiej strony mamy takiego kardynała dzisiaj wielkiego na ołtarzach, Augusta von Galena, biskupa Münster, monastyru w Westfalii, który bardzo jasno mówił bardzo otwartymi tekstami. I wiemy, jak kwestia wyglądała bardzo, a bardzo mocno, z tym, że po 1943 roku już takich rzeczy tam nie było. W każdym bądź razie to wszystko, że każdy, kto odważył się sprzeciwić rzucanym hasłom propagującym odrodzenie wielkich Niemiec i wymazanie tej hańbiącej klęski I wojny światowej, każdy taki musiał się liczyć z piętnem wroga narodu. I to państwo niemieckie skrupulatnie
realizowało w sposób bardzo drobiazgowy. I to, myślę, to zsyłanie do obozów, to likwidowanie, to wszystko powodowało, że mamy tyle ofiar, tak jak i księdza Henkesa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo księdzu profesora Krakowczyka, aby nam opowiedział o historii procesu beatyfikacyjnego błogosławionego Ryszarda Henkesa. Ekscelencje, najprzewielebniejsi księża biskupi, czcigodni księża, wielebne siostry, szanowni państwo, pozwólcie, że na początku wyrażę swoją wdzięczność przedstawicielom samorządu miasta Racibórz na ręce pana prezydenta za podjęcie inicjatywy upamiętnienia mojego współbrata błogosławionego księdza Ryszarda Henkesa oraz za zorganizowanie tej dzisiejszej uroczystości. Szczególne moje podziękowania kieruję do pana Piotra Klimy, który jako koordynator wiele wysiłków włożył w zorganizowanie tego wydarzenia. Szanowni państwo, rodzi się słuszne pytanie, dlaczego Ryszard Henkes jest godny upamiętnienia przez mieszkańców Śląska i to i dlaczego właśnie Racibórz jest najodpowiedniejszym miejscem do uczczenia tego bohatera walki o prawdę. To właśnie tu, na śląskiej ziemi, ksiądz Henkes posługiwał przez większość swojego kapłaństwa, począwszy od roku 1931, kiedy to przybył do pobliskiego Kietrza, aż do dnia swojego aresztowania, które miało miejsce w raciborskiej siedzibie gestapo w budynku dzisiejszego Urzędu Miasta 7 kwietnia 1943 roku. W tym czasie ksiądz Ryszard wielokrotnie był w Raciborzu i głosił w tutejszej parafii Słowo Boże. Mieszkańcy Raciborza, jak i innych miast i wiosek Śląska, którzy tak chętnie co roku pielgrzymowali na Górę Świętej Anny, mogli tam usłyszeć jego niezwykłe kazania, które, jak mówią świadkowie tamtych wydarzeń, poruszały tłumy. Dziś jednak spotykamy się nie dlatego, że ksiądz Ryszard Henkes był dobrym kapłanem, zdolnym nauczycielem i wybitnym mówcą, ale dlatego, że on zostawił nam testament, który my, a po nas kolejne pokolenia, powinny podjąć i żyć jego duchem. Życie błogosławionego Ryszarda Henkesa jest bez wątpienia dla nas wzorem. Kościół katolicki 15 września ubiegłego roku wyniósł go do chwały ołtarzy, uznając za autentyczną świętość jego życia. Chciałbym w tym moim przedłożeniu ukazać proces, jaki doprowadził do beatyfikacji księdza Henkesa. Ale zanim to zrobię, potrzeba, abyśmy sobie zdefiniowali pojęcie świętości. W błędzie są ci, którzy twierdzą, że świętość jest ekskluzywna, dostępna jedynie dla nielicznych, wybranych jednostek. Świętość, jak wielokrotnie podkreślał to święty Jan Paweł II, jest naturalną konsekwencją wynikającą z faktu przyjęcia chrztu świętego. A zatem nie jest ona przywilejem dla nielicznych, ale absolutnym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Każdy z nas jest powołany i wezwany do świętości. I właśnie dlatego potrzeba nam na tej drodze przewodników takich jak błogosławiony Ryszard Henkes. Potrzeba nam świadków, którzy pokażą nam, że można w codzienności żyć Chrystusową Ewangelią. Jego droga do świętości nie zaczęła się w Dachau. Tam był jej kres. Ona zaczęła się znacznie wcześniej, jeszcze w rodzinnych rubpach, kiedy każdy dzień przeżywany zgodnie z wolą Bożą jest kolejnym krokiem ku świętości. Są jednak takie wydarzenia, które sprawiają, że droga do celu przyspiesza. Z pewnością nazizm, a lepiej powiedzieć, że opór wobec niego stał się dla księdza Ryszarda Henkesa przyczyną szybszego kroczenia drogą świętości. Przypomnijmy kilka faktów z jego życia. Młody proboszcz ze Strachowic nie omijał miejscowych restauracji i pijalni piwa, knajp, bo właśnie tam znajdowali się jego parafianie, którzy już od wiele lat
nie uczestniczyli w życiu parafialnym. On właśnie, jako ojciec parafii, czuł się za nich odpowiedzialny. Dlatego musiał wyjść na peryferię swojej parafii, aby zaprosić ich do wspólnoty. Już po kilku tygodniach parafialny kościół pękał w szwach. Pisał listy na front, ponieważ także tam byli jego parafianie. Wysyłał paczki do Auschwitz, ponieważ nie mógł przejść obojętnie wobec cierpienia innych. Jasno i odważnie mówił o hitlerowskich zbrodniach, a szczególnie potępiał te wymierzone wobec bezbronnych. Naziści bali się Henkesa. Jedna ze świadków w procesie beatyfikacyjnym zauważa, że zagłada mieszkańców miasteczka Miłosierdzia, szpitala dla niepełnosprawnych, intelektualnie i chorych psychicznie w Branicach, była możliwa dopiero po uwięzieniu ojca Henkesa, który odważnie stawał w ich obronie. Mieszkańcy Strachowic nie zapomnieli dobroci swojego pasterza. Nauczeni jego przykładem, wysyłali paczki do Dachau, ale Henkes nie zatrzymywał ich dla siebie, ale rozdawał ich zawartość pomiędzy tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy nie mieli pomocy znikąd. Był kapłanem do końca. Także tam, w piekle na ziemi, który jego rodacy zgotowali swoim sąsiadom. Pracował ponad siły, a jednocześnie nie przestawał myśleć o innych. Roznosił komunię, spowiadał, pocieszał. Był pewien, że to już ostatnie tygodnie wojny, że za chwilę będzie wolny i że będzie mógł wrócić na ukochany Śląsk, do swojej drugiej ojczyzny, jak napisał w jednym ze swoich listów. Nawet tam w Dachau wykorzystywał każdą okazję, aby służyć innym ludziom. Kiedy wybuchła epidemia tyfusu, błogosławiony Ryszard nie zastanawiał się wcale, ale na ochotnika zgłosił się do opieki nad chorymi. Wybrał barak z czeskimi jeńcami, bo chciał wykorzystać także ten czas do nauki języka, którym na co dzień posługiwali się jego parafianie. Nie doczekał upragnionej wolności. Zmarł 22 lutego 1945 roku, na 6 tygodni przed wyzwoleniem obozu. Gdy święty Jan Paweł II podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Niemiec w roku 1980 spotkał się z kapłanami, poprosił ich o wskazanie przykładów męczeńskiej ofiary z własnego życia na wzór świętego Maksymiliana Kolbe pośród niemieckiego duchowieństwa. Wtedy wskazano trzech kapłanów, a wśród nich właśnie księdza Ryszarda Henkesa. Dlatego słusznie mówi się o Henkesie, że jest niemieckim ojcem Kolbe. Opinia świętości Ryszarda Henkesa rozpoczęła się jeszcze za jego życia, ale tuż po jego śmierci jego zwłoki nie zostały spalone razem z innymi, ale oddzielnie, a relikwie po wojnie sprowadzono do Limburga i tam ze czcią pochowano. Mieszkańcy Strachowic nawet po śmierci nie zapomnieli o swoim pasterzu. Liczne prośby o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego spowodowały, że w roku 2003 biskup diecezji limburskiej Franciszek Kamphaus rozpoczął etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego. Tenże etap zakończył się po 4 latach, 23 stycznia 2007 roku. Następnie proces ten był prowadzony na poziomie Stolicy Apostolskiej i zakończył się dekretem o męczeństwie sługi Bożego wydanym przez papieża Franciszka w roku 2018. Nie bez znaczenia była decyzja Episkopatu Czech o poparciu starań zmierzających do beatyfikacji księdza Ryszarda Henkesa. Sława świętości roztacza coraz to większe kręgi. Miejmy nadzieję, że już niebawem doczekamy jego kanonizacji. Na zakończenie chciałbym wyliczyć kilka najważniejszych przejawów kultu błogosławionego Ryszarda Henkesa.
Rozpocząć należy od licznych publikacji prasowych i książkowych na jego temat. Większość z nich ukazała się, co zrozumiałe, w języku niemieckim. W języku polskim ukazały się dotychczas tylko dwie publikacje w całości jemu poświęcone. Sądzę, że warto w tej materii podjąć wysiłki, aby postać nowego błogosławionego była jeszcze bardziej znana. W stronach Zarządu Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego chcemy przygotować także jako ośrodek postulacji stronę o błogosławionym Ryszardzie w języku polskim. Powstało kilka wizerunków błogosławionego Ryszarda, w tym pierwsza na świecie ikona namalowana tuż po beatyfikacji, którą zresztą będziemy mogli zobaczyć w kościele podczas mszy świętej. Przejawem kultu błogosławionego Ryszarda są modlitwy i nabożeństwa, które powstały ku jego czci. Należy się pochwalić, że to właśnie u nas w Polsce powstała litania, zresztą przetłumaczona już na język czeski, ma imprimatur biskupa Ostrawsko-Opawskiego oraz kilka modlitw oraz hymny brewiarzowe. Przed laty na Uniwersytecie Opolskim powstała również praca magisterska poświęcona życiu błogosławionego i jego związkowi ze Śląskiem. Wcześniej pallotyn ksiądz Augustyn Urban, który osobiście znał Ryszarda Henkesa, pracował z nim w Branicach, również w języku polskim napisał publikację książkową o męczenniku z Dachau, ale niestety nie ukazała ona się do tej pory drukiem, pozostaje w maszynopisie i to jeszcze bardzo trudno dostępnym. Na wspomnienie zasługują także tablice upamiętniające postać błogosławionego Ryszarda Henkesa, zwłaszcza te dwie najbliżej nas, przy kościele parafialnym w Strachowicach oraz w domu księży palotynów w Ząbkowicach Śląskich. Ta, która zostanie dziś po południu odsłonięta i poświęcona, będzie trzecią na Śląsku, a zostanie odsłonięta w miejscu szczególnym. To właśnie tu, w Raciborzu, rozpoczęły się tajemnice bolesne w życiu Ryszarda Henkesa, jak sam o tym pisał w liście do swojej matki. Na ten temat, na jego temat nakręcono także już kilka filmów dokumentalnych, chociaż, co należy przyznać, temat naszego błogosławionego jeszcze nie został wyczerpany, a jego historia jest na tyle ciekawa, że mogłaby się stać w przyszłości kanwą filmu pełnometrażowego. Sama uroczystość beatyfikacji 15 września także była wielkim wydarzeniem gromadzącym tłumy wiernych nie tylko z Niemiec, ale również z Czech i Polski. No i także to dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w utrwalenie pamięci bohaterskiego pallotyna. Jeszcze raz przy tej okazji chciałbym w imieniu całej rodziny pallotyńskiej podziękować za upamiętnienie błogosławionego Ryszarda Henkesa i za zorganizowanie tej dzisiejszej pięknej uroczystości. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie ojcu doktorowi za bardzo ciekawy wykład. Następnie głos zabierze pani dr Renata Spód. Tematem wykładu jest ksiądz Richard Henkes wobec hitlerowskiej maszyny zagłady i doktryny religijnej nazizmu. Więc witam serdecznie Państwa również. O systemach totalitarnych była już mowa, więc przejdę do pierwszego punktu, korzenie nazistowskiej religii politycznej. Jeżeli przyjmiemy, że nazizm był swoistą pseudoreligią bez prawdziwego pierwiastka boskiego, to należy się przyjrzeć tej politycznej pseudoreligii narodowego socjalizmu. Bezsporne fakty wskazują na to, że nazizm nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, już o tym była mowa, stanowiąc zresztą swoją rasistowską ideologią dla niego zagrożenie. W istocie jego ideowych źródeł należy się doszukiwać raczej w neopoganizmie i okultyzmie, a nie w chrześcijaństwie. Narodowy socjalizm był szczególnym objawem tych pseudoreligii, które opierają się na przewartościowaniu wartości. Centralną rzeczywistością religii narodowego socjalizmu był nie Bóg, ale człowiek,
pojęty nie jako jednostka i członek ludzkości, ale jako członek jednej, jedynej rasy. Zasadniczym dogmatem tej religii było ubóstwienie rasy nordyckiej czy germańskiej. Rasa jest więc, jak to okazuje ścisła analiza tego kierunku, wartością zasadniczą, absolutną, której wszystko inne się podporządkowuje. Naturalnie w praktyce schodzi do tego, że państwo jest czynnikiem kurującym, bo rasa jako taka nie może nic czynić, nie może podbijać i zwyciężać jednostek, nie może wydzierać wychowania dzieci rodzicom i kościołowi. Widzialnym i dotykalnym jej narzędziem jest państwo. W tym tkwi głęboka ironia, że właśnie w imię tej rasy państwo potwór, państwo niszczyciel bierze górę. Państwo niszczyciel wszelkiej wolności indywidualnej. Dla narodowego socjalizmu wszystkie walory stają się czynnikami służącymi polityce. Kierunek to może najbardziej skrajny, opowiadający się za socjalizmem państwowym. Państwo jest wszystkim. Jednostka sama w sobie nie ma żadnego znaczenia. Można by tu mówić o kulcie, o uwielbieniu państwa. Ono jest źródłem prawa i wszelkiego obowiązku. W takim określeniu mieści się absolutne i zupełne zaprzeczenie wszelkiego prawa naturalnego i bożego. W hitleryzmie państwo bożyszcze ma znamię całkiem specjalne, jest ono oparte na rasie. Nie państwo jako takie otaczali hitlerowcy kultem bożym, nie państwo z różnymi partiami politycznymi oraz wdzielenie całego narodu, ale państwo pojęte jako zespół ich zwolenników. Hitlerowcy byli najbardziej zaciekłymi wrogami państwa istniejącego, które uznawało równość wszystkich obywateli wobec prawa. Ich państwo, państwo, które stworzyli ich Drittes Reich, było całkowitym utożsamieniem państwa z ich partią. Filozofia narodowego socjalizmu jest więc kultem rasy, najskrajniejszym w swej formie, bo przyjmuje wszystkie konsekwencje, jakie stąd wynikają. Ludzkość jest w pojęciu tego prądu czystą abstrakcją. Religia, obyczaje, zagadnienia społeczne, prawo, normy etyczne, ideał dobra, piękna, doskonałości. Wszystkie to pojęcia, wszystko jest wyrazem funkcji krwi. Na pierwszym planie ród, reszta od tego uzależniona. Nowa to odmiana dawnego dogmatu materialistycznego. Duch jest funkcją krwi. Wszystko tą drogą się wyjaśnia, wszystko układa się wedle praw dziedziczności biologicznej. Istotnie to nowa pseudoreligia, która się sroży przeciw religiom istniejącym i bez przesady można powiedzieć, że hitleryzm chce wprowadzić nową religię, która ma zastąpić chrystianizm. Można by określić tę nową religię jako odrodzenie wotanizmu opartego na bezbożnej filozofii. Hitler, Rosenberg, Alfred Rosenberg, o którym już była mowa, Bangert, Lippelmann, Ribbentlop, wszyscy hitlerowscy pseudokapłani podają projekty utworzenia nowego niemieckiego kościoła narodowego, bez dogmatów, kościoła, który ma być odrodzeniem starożytnego kultu pogańskiego Wotana. Najjaśniej wypowiada się Rosenberg, prawa ręka Hitlera, w słynnym, jego słynnym dziele mity XX wieku. Ten arcyprorok nowej herezji oświadcza, że panowanie religii krzyża, wprowadzone niegdyś do Europy przez historyczną żonę Klodwiga, należy do rzeczy przeżytych. Katolicyzm, protestantyzm, judaizm powinny ustąpić miejsca nowemu poglądowi tak, by dawne religie poszły w zupełne zapomnienie. W oficjalnych dokumentach naziści mówili wprost o ich Bogu. Bez wątpienia naród niemiecki znajdzie w przyszłości wyraz dla swej intuicji Boga. Swe życie Boże, tak jak się go domaga krew północna. Bez wątpienia trójca krwi, wiary i państwa będzie doskonała. Ciężko znaleźć podobne bluźnierstwo w świecie. Naziści złagodzili jednak nieco swój przekaz, czynili bowiem starania, by zyskać dla hitleryzmu także te środowiska, które nie chcą opuścić kościoła. Hitlerowcy oświadczyli, że uznają chrystianizm pozytywny, było im to potrzebne, by zyskać dzielne i łatwowierne jednostki. Gdy te zaś opowiedzą się jako zwolennicy, używano środków, by ich sfanatyzować i wpoić im przekonanie narodowego socjalizmu. Pierwszą kartą, którą się potem śmiało pokazuje, a nawet z pośpiechem rzuca, jest antysemityzm. Żydów potępia się jako rasę. Następny etap to osłabienie, to obalenie Starego Testamentu, który to nie jest wytworem duszy północnej.
Naziści, częściowo muszę usunąć z referatu, bo jest zbyt dużo tych rzeczy, naziści nie uznawali poczucia grzechu, który miał być oznaką zepsucia fizycznego. Nauka o grzechu pierworodnym byłaby nie do pojęcia dla narodu o rasie niezepsutej. Wiara katolicka miała być przeżytkiem wszystkich zabobonów syroetruskich. Sakramenty były dla nazistów czarodziejskimi zabobonami, natchnionymi przez materializm magiczny. Papież miał być wcieleniem nowoczesnego maga etrusków. Zwycięstwo chrystianizmu oznaczało dla nazistów, że kasta księży panuje nad gromadą ludzi bez rasy, bez roli, która pojmuje swoje życie jako dar Boży otrzymany za pośrednictwem wszystko mogącego znachora. Było więc jasne, że ci, którzy ubóstwiają rasę germańską, musieli z nienawiścią odnosić się do uniwersalizmu Kościoła. Równość wobec Boga była czymś okropnym dla tych, którzy rasy kolorowe stawiali na równi z małpami i odmawiali im nazwy ludzi. Reasumując, należy stwierdzić, że hitleryzm po dojściu do władzy musiał podjąć zaciętą walkę z Kościołem. Zresztą sam Hitler już ją zapowiedział. Na zebraniu pionierów partii w Weimarze stwierdził, to już też o tym była mowa, gdy dojdę do władzy, Kościół katolicki w Niemczech nie będzie miał nic do powiedzenia, lecz by cel swój osiągnąć, nie mogą się bez niego obejść. Nic więc też dziwnego, że w całych Niemczech mnożyły się z dnia na dzień bandy narodowych socjalistów działające w ruchu Rosenberga, napadające na księży katolickich, na prałata uliczka w Raciborzu napadano od lat 30. głównie za mszę i kazanie w języku polskim. Stosunek nazizmu do chrześcijaństwa, hitlerowska maszyna zagłady w stosunku do katolicyzmu. W państwie narodowo-socjalistycznym wolność była w praktyce zniesiona. Dla narodów jednak przyzwyczajonych do tradycji chrystianizmu i pojęć wolności, podobny kierunek myślenia jest właściwie niezrozumiały. Możliwość przyjęcia go w Niemczech da się chyba wytłumaczyć istnieniem ducha właściwego Prusakom, a napiętnowanego tak bezlitośnie przez wielkiego biskupa von Kettelera. Prusacy umieli zaszczepić swych poddanych ducha absolutnego podporządkowania się, instynktownego przekonania o prymacie państwa nad jednostkami. Naziści widzieli w chrześcijaństwie konkurentów w walce o rząd dusz Niemców. Kościół był siłą, która w ich mniemaniu moralnie osłabiała Niemców, czyniąc z nich tchórzów. Etos ewangeliczny był nie do pogodzenia z ideologią wpajaną w społeczeństwu przez wyznawców hitleryzmu. Solą w oku nazistów były przede wszystkim podstawowe wartości chrześcijańskie, sprzeczne z ich własnymi totalitarnymi hasłami, uruchamiające moralne hamulce w obliczu rasistowskiego szaleństwa. Hitler zdawał sobie sprawę, że potrzebuje przynajmniej na pierwszym etapie budowy III Rzeszy i podboju Europy dwóch największych kościołów niemieckich. Wiedział też, jak użyteczna politycznie może być w społeczeństwie nowa nazistowska pseudoreligia. Aparat propagandowy III Rzeszy intensywnie propagował kult Hitlera. Nadawał mu oprawę mistyczno-religijną, wiece, marsze z pochodniami, uroczyste przysięgi, szczególnie wieczorem, tak to widzieliśmy już nieraz zdjęcia, zbiorowe spazmy euforii podczas przemówień Hitlera. W formacjach SS wypracowano i praktykowano pseudoreligijną obrzędowość, popularny ceremoniał małżeński, chrzciny, na które ojciec przynosił dziecko na teutońskiej tarczy, odpowiednik uroczystości Bożego Narodzenia. Za rządów Hitlera dla niemieckiego kościoła nastały ciężkie dni, o których już czcigodni przedmówcy wspominali. Ja tylko ewentualnie zaznaczę tutaj Dachau i księży katolickich. Prześladowania dotknęły 12 tysięcy niemieckich księży. Setki z nich poniosły męczeńską śmierć. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja na terenach państw zniewolonych. W Polsce z rąk niemieckich narodowych socjalistów zginęło 6 biskupów, 1923 księży diecezjalnych, 63 kleryków, 580 zakonników i 289 zakonnic. Symbolem męczeństwa duchowieństwa okupowanej Europy stał się obóz koncentracyjny w Dachau. Wśród wielu milionów katolików i protestantów w hitlerowskiej Rzeszy niewielu wystąpiło otwarcie przeciwko nazizmowi. Ci, którzy wystąpili, nie zapobiegli nazyfikacji swoich współwyznawców i kościołów, mordowaniu księży i wiernych w okupowanych przez Niemcy krajach, ani zagładzie Żydów.
ale dali bezcenne świadectwo osobiste, które do dziś zachowuje inspirującą wartość etyczną. Kazus Richarda Henkesa. Richard Henkes był świadomy śmiertelnego zagrożenia nazizmu dla Kościoła i katolicyzmu na płaszczyźnie ideologicznej i społecznej. Wiedział, że otwarte przeciwstawienie się reżimowi pociągnie za sobą poważne następstwa, szykany, procesy, uwięzienia, pewnie też maltretowanie fizyczne i może śmierć. Pomimo to nie mógł milczeć, gdy Kościół i jego nauka były atakowane i deptane. Wydaną przez papieża Piusa XI encyklikę Mit Brennen der Sorge ojciec Richard Henkes osobiście przeczytał z ambony 3 razy, 2 razy w Zabrzu i raz w Raciborzu. Widział on konieczność zajmowania oficjalnego stanowiska na ambonie przede wszystkim przeciwko zbrodniom na narodzie, jak eutanazja i deportacja Żydów. W swoich kazaniach ojciec Henkes poruszał sprawy antychrześcijańskiej propagandy nazizmu, zwalczania chrześcijaństwa, propagowania nowego rodzaju niemieckiej pseudowiary, perfidnie inscenizowanych i propagandowo bez umiaru wyolbrzymianych procesów obyczajowych osób duchownych, poprzez które winien zostać poderwany autorytet Kościoła w społeczeństwie. Grabież mienia kościelnego. Sprzeciwiał się nazistowskiej polityce szkolnej i usuwaniu krzyży z izb szkolnych. W 1937 roku za swoje kazania popadł w konflikt z Gestapo, o tym już była mowa i będzie jeszcze mowa w następnym referacie, więc tylko króciutko. Na prośbę rodziny, by uważał, powiedział, musi się ktoś taki znaleźć, kto to powie. Dla ojca Henkesa kluczowe znaczenie miała walka o prawdę, za którą opowiadał się jeszcze jako 18-letni młodzieniec. Zakazanie wygłoszone w Branicach 12 marca 1943 roku został zadenuncjowany i tutaj już nastąpiło później, została wydana decyzja o aresztowaniu ojca Henkesa, ale o tym też już będzie później mowa. W sobotę 10 lipca 1943 roku ojciec Henkes i jego współwięźniowie przekroczyli żelazną bramę obozu koncentracyjnego w Dachau. Pracował tam w kilku Arbeitskommandos. Szukał w Dachau dla siebie takiego miejsca, w którym mógłby pomagać bliźnim. Mawiał, jestem tu w Dachau, aby pomagać więźniom, którzy może nie mają żadnej pomocy duszpasterskiej, aby im pokazać, że to piekło w Dachau ma jakiś sens, gdy jest się gotowym znaleźć motywy religijne i swoje życie związać z Bogiem. Przed Bożym Narodzeniem 1944 roku wybuchła w Dachau epidemia tyfusu. Ojciec Richard Henkes zdecydował się na dobrowolne zamknięcie w bloku 17, aby masowo umierającym nieść duchową pociechę. Według świadków powiedział, ja widzę swoją powinność, aby tym ludziom skazanym na śmierć pomóc w ich ostatnich godzinach. Richard Henkes zaraził się tyfusem na 5 dni przed swoją śmiercią i zmarł w wysokiej gorączce dnia 22 lutego 1945 roku. Na prowizorycznie skonstruowanym katafalku ułożono ciała trzech zmarłych, ojca Richarda Henkesa i duchownych polskich, Stefana Frelichowskiego i Zygmunta Mikołajewskiego. Męczennicy, niemiecki ksiądz Pallotyn, błogosławiony Richard Henkes i polski ksiądz diecezjalny, błogosławiony Stefan Frelichowski, w służbie bliźnim znaleźli śmierć prawie tego samego dnia i dzięki potem Reinhold Friedrichs. Tak jak on w tych trudnych dniach był silny i odważny, tak teraz leżał tam jako świadek krwi Chrystusowej, mogący powiedzieć sam o sobie, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Zwłoki Richarda Henkesa. Jak to będzie nie szło, to poproszę bardzo. Czcigodni księża biskupi, czcigodni przedstawiciele stanu duchownego, szanowne panie, szanowni panowie. 1 października 1817 roku Racibórz stał się siedzibą Wyższego Sądu Krajowego dla Górnego Śląska, najwyższej instancji sądowej Górnego Śląstwa. Nie powinno to państwa dzisiaj dziwić, dlatego że wówczas Racibórz był największym miastem Górnego Śląska. Opole, Gliwice, Zabrze miały znacznie mniejszą liczbę, nie mówiąc o Katowicach, który był wówczas wioską.
Wnet uznano, że potrzebne jest w Raciborzu także więzienie, właśnie ze względu na działalność Sądu Krajowego. Fiskus Królewski zakupił na tzw. morgach 10 hektarów gruntów, była dzielnica wówczas Raciborza i w 1851 roku zakończono budowę trzykondygnacyjnego budynku, którego autorem był widoczny przed chwilą ówczesny jeszcze nie tajny radca rządowy, profesor dr Julius Karl Raszkow, pochodzący zresztą z Pszczyny. Jego najbardziej znanym dziełem była tak zwana katedra berlińska, zwana także katedrą zamkową albo cesarską w Berlinie. Powstał trzykondygnacyjny budynek na rzucie łacińskiego krzyża, w środku stojąca wysoka wieża zegarowa. Pierwotnie trzy skrzydła były przeznaczone dla więźniów w systemie przetrzymywanych w systemie tak zwanym pensylwiańskim na 380 zatrzymanych. W przyziemiu było 12 sal na 160 osób. Dwa skrzydła w systemie tak zwanym nowojorskim po 66 cel. Powstał także budynek administracyjny, bramny, dwa budynki mieszkalne na 18 mieszkań, dwa dalsze budynki po 7 mieszkań, dwa budynki składowe, remiza strażacka, kostnica, lodownia i tym podobne budynki. Przy czym budynki mieszkalne były wkomponowane w mur otaczający więzienie. Wspomniany przeze mnie system pensylwiański polegał na tym, że więźniowie przez dzień i noc byli przetrzymywani w swoich celach, nie mogli się ze sobą porozumieć. Natomiast system nowojorski polega na tym, że więźniowie wykonywali wspólnie pracę bez zakazem prowadzenia jednak rozmów, ale na noc więźniowie poszli do samodzielnych cel. Było to tak zwane więzienie ciężkie, przeznaczone dla mężczyzn wyznania katolickiego. I było to, jak na owe czasy, najnowocześniejsze więzienie na kontynencie europejskim. W sierpniu 1851 roku pierwsi więźniowie zasiedlili więzienie. Było to 200 więźniów, którzy pociągiem specjalnym przyjechali z brzegu do Raciborza. Już w lutym 1853 roku więzienie było w całości obłożone. Było tam wtedy 700 osób. Pierwszym dyrektorem więzienia był pan Waldemar von Drgalski, który do tej pory pełnił funkcję inspektora więzień miejskich w Berlinie. Miał do swojej dyspozycji trzech inspektorów, katolickiego duchownego, lekarza, sekretarza biura, katolickiego nauczyciela, który równocześnie pełnił obowiązki organisty i kościelnego. Było dwóch nadzorców i 36 strażników. Ja nie chcę tego porównywać z obecnym stanem rzeczy. Niezależnie od tego była ochrona zewnętrzna prowadzona przez dwie kompanie fizylierów, których sprowadzono specjalnie do Raciborza. Pełnili oni funkcję ochrony zewnętrznej, chodząc wokół murów więziennych. W takich grupach był kapral starszy, szeregowy, trębacz i 24 żołnierzy, którzy od czasu do czasu się zmieniali. W 1956 roku zdecydowano się jednak
wprowadzenie tej ochrony zewnętrznej także na wewnętrzną stronę więzienia, wtedy, kiedy dwóch więźniów zdołało uciec z raciborskiego więzienia. Pomyślano także o pracy dla więźniów. Była to praca tkalni. Była to tkalnia wełny, pluszu, adamaszku i lnu. W 1854 roku, kiedy do Raciborza sprowadził się producent, wytwórca cygar z Bremy, pomyślał o tym, żeby wykorzystać więźniów, którzy są poza tym w pojedynczych celach, do wyrobu cygar. I przez kilkanaście lat więźniowie raciborscy produkowali dla pana Reinersa cygara. Dokupiono dla więzienia także 12 hektarów gruntów, które były używane dla zaopatrzenia samego więźnia, samych więźniów. Chcę tylko krótko wspomnieć także o lokatorów, w cudzysłowie, a więc rozbójnika i mordercę znanego z historii Pistulki, górnośląskiego rozbójnika i rozbójnika Eliasza. Nie mogę nie wspomnieć także o raciborskim facecjoniście i dowcipniciu Hugo Krzysztofie. Hugo Krzysztof, będąc któryś tam kolejny raz w raciborskim więzieniu, a muszę wspomnieć, że raciborskie więzienie pełniło wówczas także rolę aresztu miejskiego. Same miasto nie miało aresztu dla wykonania kary aresztu. Po kolejnym zwolnieniu z pobytu w więzieniu w depozycie Krzysztof upomina się, że nie ma srebrnego zegarka. Obsługujący depozyt mówi: tu niczego takiego nie ma. Do dyrektora: panie dyrektorze, ja nie mam żadnego zegarka. Krzysztof: słuchajcie, wyście nigdy nie mieli żadnego zegarka, nie mówiąc o srebrnym zegarku. Panie dyrektorze, ja jestem u pana po raz 25, obchodzę srebrny jubileusz i należy mi się srebrny zegarek. Proszę Państwa, w raciborskim więzieniu wykonywano także karę śmierci. Jest to tu słabo widoczne. Tu jest taka rączka, tu jest zapadnia. Stawiano człowieka na tej zapadni, która była na równo z tym. Tu zawieszono go na sznurze, pociągano za rączkę. Człowiek upadł i w ten sposób pozbawiono go życia. W latach 1920 zaprzestano w Raciborzu wykonywania wyroków śmierci. Ksiądz Richard Henkes, Palotyn, przybył w 1931 roku na Górny Śląsk. Przybył do Kietrza, gdzie w 1930 roku Palotyni nabyli w Kietrzu pałac von Donnersmarków i tam urządzili kolegium, a więc gimnazjum dla swoich uczniów. Henkes był profesorem w tym właśnie kolegium. I muszę wspomnieć, że Henkes przyczynił się do tego, że w Kietrzu, niedaleko pałacu, wybudowano pierwszą kaplicę wizerunkiem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej, pierwszy poza Hesją taką kaplicę z takim wizerunkiem. W 1937 roku Henkes został przeniesiony do zakładu Palotynów w Ząbkowicach Śląskich, gdzie także było gimnazjum. Ale od 1938 roku praktycznie
pełnił obowiązki raczej rekolekcjonisty, misjonarza ludowego. Misjonarza ludowego i kaznodziei. Ksiądz biskup Kopiec wspomniał w swoim wystąpieniu o wydaniu przez papieża Piusa XI 14 marca 1937 roku encykliki Mit Brennen der Sorge. Do tej encykliki przywiązano bardzo wielką wagę i ksiądz Henkes w trzech miejscowościach, między innymi w Raciborzu, w Raciborskiej Farze, w Gliwicach i w Zabrzu, odczytał tę encyklopedię z Ambony, a także w odpowiedni sposób to skomentował. Działalność rekolekcyjna spowodowała, że ksiądz biskup Natan, nie będę wchodził bliżej w ten pan, ściągnął ojca Richarda do Branic i zrobił go dyrektorem tamtejszego domu rekolekcyjnego. Na skutek tego nawiązała się także bliska współpraca z księdzem prelatem ówczesnym Józefem Natanem. Rozpoczęła się wojna. Rozpoczęła się wojna i niebezpieczeństwo, że ksiądz Henkes zostanie powołany do służby wojskowej. Miał wtedy 39-40 lat. Dlatego ksiądz Natan powołał księdza Henkesa na administratora parafii w Starachowicach, które wówczas od 1938 roku należała znowu do Niemiec, dlatego że ówczesnego proboszcza dr Józefa Wyrchoweckiego przeniesiono do innej miejscowości czeskojęzycznej, dlatego że tak zwany kraj olsztyński został przyłączony do Niemiec, konkretnie do powiatu radziborskiego. I tu pełnił on swoje obowiązki jako proboszcz, jako administrator tej parafii, a także bardzo często był wzywany przez różnych organizatorów do odbywania rekolekcji czy wygłaszania kazań. Trzeba powiedzieć, że nie przebiera w słowach, jeżeli chodzi o krytykę ówczesnego roku. Wygłosił kazanie w Branicach, tam zaproszono odbycia rekolekcji. Tu się wyrażał bardzo niepochlebnie o oficerach niemieckiego Wehrmachtu. Obecnie na tym kazaniu żołnierz zgłosił to do gestapo i księdza Henkesa na 8 kwietnia 1943 roku został wezwany do Raciborza, do gestapo. To jest była fabryka czekolady Sobczyka, który centralny budynek, który z którym się pokazał, jest dzisiaj siedzibą Urzędu Miasta i tam w piwnicy była siedziba także gestapo, a w piwnicy były kilka pojedynczych cel. Księdzu Henkesowi postawiono zarzut krytycznego kazania wygłoszonego wobec reżimu, wobec istniejących rządów, właśnie to wystąpienie w Branicach, i wręczono mu decyzję Dienststelle Gestapo z Opola o zastosowaniu w stosunku do niego aresztu prewencyjnego z powodu występów wrogich wobec rządu. Przez kilka dni Henkes był przechowywany, przetrzymywany w celi pojedynczej
przy ulicy ówczesnej Prince Wilhelma, a więc w dzisiejszym budynku Urzędu Miasta, a potem przeniesiono go do więzienia przy ulicy Eichendorfa, w pobliżu którego za kilka godzin będziemy. Był tu przetrzymywany w pojedynczej celi, a wiemy o tym z listu, który Richard Henkels 24 maja 1945 roku skierował do pani Hedwig Bull w Ząbkowicach Śląskich. Tu pisze, do dnia, do dzisiaj jestem w odosobnieniu, co strasznie szarpie nerwy, ale jestem psychicznie i fizycznie zdrowy. Poza dwoma dniami w tygodniu mogę codziennie przyjmować komunię świętą i jest to dla mnie wielkim pocieszeniem. Od paru dni mogę iść do innego pomieszczenia, gdzie mogę z kimś porozmawiać, ale i tak jest to droga krzyżowa. Na początku modliłem się jeszcze o wolność, teraz się przemogłem i gdybym nawet musiał iść do obozu, to będę tak samo, jak przy moim aresztowaniu mówił Deo gratias. W końcu muszę uczynić prawdą to, co innym głosiłem podczas rekolekcji. Do dzisiaj Pan Bóg szczerzy mnie w sposób widoczny, dlatego nie obawiam się o przyszłość. Bóg z pewnością nadal obdarzać będzie mnie swoimi łaskami. W końcu księdza Henkersa przetransportowano do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przybył 10 lipca 1943 roku i otrzymał tam numer obozowy 49642. Wiadomo o tym, że ksiądz Henkers dzielił się otrzymywanymi od swoich wiernych znajomych zarówno z Ząbkowic, jak i z Kiercza paczkami żywnościowymi. W obozie panował głód, wszyscy głodowali. On swoich niewielkich racji otrzymywał w paczkach, jeszcze dzielił się ze współwięźniami. Starał się także głosić w więzieniu kazania. W styczniu 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau wybuchła epidemia tyfusu. Na początku lutego 1945 roku ksiądz Henkels dobrowolnie zgłosił się do obsługi bloku numer 17, w którym przebywali Czesi, obywatele czescy, do ich obsługi. Ten blok 17 był zupełnie zamknięty, bez możliwości wyjścia. Prawdopodobnie tam zaraził się, doznał infekcji, chociaż na... Panie Piotrze? Przyczyna śmierci enterocolitis, martwicze zapalenie żył. Okazuje się, że jednak był to jednak tyfus, ale czymś trzeba było tę śmierć uzasadnić. Ksiądz Henkes został oddzielnie skremowany i to umożliwiło przeniesienie jego prochów w dniu 7 maja 1945 roku do Limburga, na cmentarz Palotynów. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękujemy bardzo panu mecenasowi za bardzo ciekawy wykład, proszę Państwa. Teraz mamy jeszcze kilka minut przed mszą świętą. Jeżeli Państwo chcą, proszę stawiać pytania. Ja natomiast prosiłbym o wpisywanie się do księgi pamiątkowej, która jest tam wyłożona przy stoliku przed wejściem.
No i oczywiście o zakup książek. Są książki o błogosławionym. Jak ksiądz doktor spełniał bodaj tylko dwie pozycje. Jedna chyba w języku polskim i jedno tłumaczenie z tego, co pamiętam. Prosimy o pytania. Aha, jeszcze, tak. Proszę Państwa, w kościele jest wystawa dotycząca właśnie błogosławionego Henkesa. I jeszcze tutaj chciał Pan zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja tak jakbym został wywołany do tablicy przez Pana Piotra Klimę i przy okazji tej konferencji 6 lat temu poproszono mnie w Kietrzu, no mieszkańcy, żeby sporządzić taką malutką broszurkę na temat ruin, które znajdują się przy kościele, no bo mieszkańcy nie wiedzieli, co tam się znajdowało. Pozwoliłem sobie zrobić taką malutką broszurkę Palotyni w Kietrzu z opisem działalności tej szkoły, która trwała od 1940 roku, zostało mi niewiele egzemplarzów, no ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, ja tutaj to może zostawię. A tak jeszcze z ciekawostek, ja od wielu lat zajmuję się historią Fundacji Najświętszej Marii Panny w Branicach i biskupem Natanem, zresztą moim promotorem pracy doktorskiej był tutaj obecny biskup Kopiec, ale chciałem wrócić do biskupa, do błogosławionego Henkesa. Proszę Państwa, w 40 roku po zamknięciu szkoły w Kietrzu, no nie wiadomo było, co zrobić z tymi wykładowcami. Więc pierwszy biskup Natan zaprosił Henkesa do Branic i został on dyrektorem domu rekolekcyjnego. Mieszkał w tym domu przez pół roku, w sumie był rok czasu w Branicach. Przez pół roku mieszkał w tym domu, ale w listopadzie 40 roku około 500 osób, Niemców z Bukowiny, Niemcy przetransportowali do Branic jako taki etap przejściowy i więc siłą rzeczy musiał opuścić te swoje lokum w tym domu rekolekcyjnym i zamieszkał w zakładzie wychowawczym dla dzieci zlokalizowanym w Branicach zamku. Dyrektorem tam był Grygarczyk. Więc miał tak kapitalne podejście pedagogiczne do dzieci, że odchodząc do Strachowic, w związku z tym, że jakby funkcyjnych nie brano do wojska, to samo Urbana również spotkało, że Grygarczyk no bardzo żałował, że odchodzi osoba, która również zajmowała się w międzyczasie głoszenia rekolekcji, zajmowała się również tymi dzieciakami. Był również kapelanem w szpitalu, więc usługiwał chorym. Henkes był bardzo, bardzo wziętym rekolekcjonistą. W każdym razie niejednokrotnie powtarzano, i to są słowa Natana, jak również jego przyjaciela Urbana, powtarzano, że najbardziej wziętymi rekolekcjonistami w tym czasie no to był ojciec Randholz z Wrocławia i oczywiście Henkes. Proszę Państwa, dużo ciekawostek, ale czasu nie mamy już. Myślę, że jakby współpraca z osobami, które się już profesjonalnie teraz zajmują tutaj Henkesem, będzie bardzo owocna. Służę swoimi materiałami. A tak już kończąc, ja jestem gadu, ale już kończąc w 2003 roku, pamiętam duży autobus z Niemiec w 2003 roku, który przyjechał do Branic i to była cała grupa właśnie z Niemiec, rozpoczął się proces ratyfikacyjny. I byli w Branicach, jak prowadzają po szpitalu, byli naprawdę no, zdziwieni wielkością tych zakładów charytatywnych. I w ten czas akuratnie dostałem pierwszą książkę profesora Probsta o Henkesie. I to było dla mnie, oprócz tych innych materiałów, które od wielu lat zbierałem, było to jakby otworzenie oczu na to, jaka to była wielka postać, jak może być porównywana do naszego Kolbego. Myślę, że ta świadomość, już kończę, ta świadomość ludzi mieszkających na tym terenie na temat tej osoby była znikoma. Dopiero teraz zaczynamy się otwierać i zaczynamy po prostu tutaj wyciągać się na wierzch. Dziękuję serdecznie. My również Panu dziękujemy. Ja chciałem przypomnieć, że za 7 minut zaczynają się w kościele.